Drodzy Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kawiarence o porcelanie. Dziękuję, jak powiedziałem, kawiarence o porcelanie. No, skróciliśmy to, tak. Kawiarence, piosenka o porcelanie oczywiście. Dziękuję bardzo, że jesteście tego popołudnia z nami, z naszymi szczególnymi gośćmi. Wiem, że mamy bardzo intensywny program teraz i właśnie codziennie się tutaj coś dzieje. Wybaczcie, że was po prostu tak ciągle zaprzątamy różnymi nowymi pomysłami i spotkaniami. Jutro jeszcze do tego jest koncert Onute naszej, w którą pamiętacie wspaniałą pianistkę, która grała na uroczystości Człowieka Pogranicza, koncert w Białej Synagodze. Więc cieszę się z tego kameralnego grona, które jest. Na wszystko nagrywamy i dla tych, którzy nie dotarli tutaj, będzie to materiał do oglądania, jeżeli się zgodzicie, żebyśmy go upowszechnili. Ale okazja jest niezwykła dla nas i ważna. Właściwie inicjujemy w tym momencie bardzo ważny dla nas w Krasnogródzie, w Pograniczu program rezydencji Marii Kazimierza Brandysów, który już słyszeliście o tym, że przygotowania do tego trwały już jakiś czas, żeśmy anonsowali i powstanie kapituły i spotkań roboczych, które były związane z przygotowaniem tego stypendium. W kapitule mamy różne zacne, wspaniałe osoby, takie jak Irena Smolarowa, Agnieszka Holland, Irena Grudzińska-Gross i Marek Zagańczyk, który jest przewodniczącym tej kapituły i który jest gospodarzem dzisiejszego wieczoru. I za chwilę mu oddam głos. On przedstawi naszych pierwszych rezydentów programu rezydencji Brandysów i może więcej powie też kilka słów o całej idei i koncepcji tej rezydencji. Ale zaczynamy dzisiaj coś bardzo ważnego, jakąś nową ścieżkę tradycji, która mam nadzieję przez całe lata będzie kontynuowana. Proszę bardzo, Marku, oddaję ci głos. Bardzo dziękuję. Przepraszam, że będę mówił na siedząco, ale po prostu jesteśmy w kawiarni, rozmawiamy ze sobą, będziemy słuchać opowieści pierwszych stypendystów, ale zacznę rzeczywiście od dalej, właściwie od podziękowań. Podziękowań za to, że ten projekt udało się zrealizować. No i oczywiście pewnie wielokrotnie w tym miejscu te słowa padają. Wszyscy dziękują Państwu Czyżewskim za wiele rzeczy, między innymi także i za to, że udało się zrealizować ten zamysł, by do tego miejsca, do miejsca Miłosza przyjeżdżali ludzie zaciekawieni literaturą, zaciekawieni tematami, które da się związać z twórczością Kazimierza Brandysa. To nie jest rzecz oczywista. Nie trzeba być specjalistą od Miłosza, żeby wiedzieć, że jest to spotkanie takie dosyć paradoksalne. To znaczy, że o Kazimierzu Brandysie mówi się w domu Miłosza. Nie zawsze, jak wiemy, te relacje między panami układały się dobrze, ale o czym już przed spotkaniem rozmawialiśmy w tym naszym prywatnym gronie, cieszymy się, że spotykamy ich ze sobą niejako po latach i doprowadzamy do pewnego rodzaju pogodzenia. Obaj na pewno należeli do świata literatury prawdziwej, takiej literatury związanej z życiem, literatury na serio, literatury, która wymaga skupienia i która ma swoich czytelników bardzo specjalnych, którzy są w stanie podążyć tym tropem wskazanym i przez jednego, i przez drugiego i zagłębić się w świat tych niezwykłych wierszy. Myślę tutaj o Miłoszu i w świat powieści, opowiadań też bardzo wyjątkowych i w jakiejś mierze nie dzisiejszych, co w moich ustach jest komplementem, to myślę o twórczości Kazimierza Brandysa. W ogóle jestem zdania, że to, co dawne znacznie przewyższa to, co jest dzisiaj, a już daleko w tyle zostawia to, co będzie. W związku z tym wydaje mi się,
że naprawdę obcujemy z czymś prawdziwym. Ogromnie się cieszę, że mogę być częścią tego przedsięwzięcia, że możemy co jakiś czas się spotykać, decydować, kto przyjedzie, kto będzie gościem, kto spędzi tutaj czas. Spędzi czas, jak mi się zdaje, mam nadzieję, że nasi goście to potwierdzą, spędzi ten czas na lekturze, na wędrowaniu, na myśleniu, na odpoczynku, także niekoniecznie na jakiejś intensywnej pracy, ale na takim byciu po prostu blisko pewnych istotnych tematów. Taka jest ta idea tej rezydencji i trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce, żeby w tym świecie literatury powiązanej z życiem istnieć i naprawdę z tego korzystać. To są nasze początki. Rzeczywiście Państwo inaugurują działalność tego projektu i tak się wspaniale składa, że tematy, które zaproponowali do pracy, takie tematy, którymi się teraz tutaj zajmują, one są i bardzo odległe, i jakoś ze sobą związane, i w obu przypadkach niezwykle bliskie temu miejscu, wydaje się. Pani Janna Pękala jest osobą, która zajmuje się Kazimierzem Brandysem. Napisała bardzo piękną książkę, która w doskonały sposób pokazuje, czym jest ta proza i jak można ją czytać, jak czytali ją inni, jak ją oceniali, jak się z nią wadzili, ale także wskazuje to, co w tej prozie jest fascynujące i co jest szansą dla nas dzisiaj, żeby odnowić nasze związki, nasze relacje z pisarstwem Kazimierza Brandysa. Więc w sposób oczywisty bardzo się cieszymy, że jest ktoś, kto podejmuje te tematy związane z Brandysem, dla kogo to nie jest wyłącznie literatura czy książki teoretyczne. To jest coś, co żyje, co wymaga komentowania, komentarza i to jest rzecz łatwa do zrozumienia. W przypadku pana Jacka Hajduka tu mamy do czynienia z pracą filologa, osoby, która mnie przynajmniej kojarzy się z bardzo wieloma pisarzami, takimi galaktykami właściwie, prowadzącymi nas w różne strony, bo to jest i Stępowski, i Kawafis, ale także Wincenc, któremu poświęcona będzie najnowsza książka pana Jacka i mam nadzieję, że to jest właśnie też taki moment, kiedy Wincenc, który wielu z nas towarzyszył już w jakimś ważnym momencie naszego życia, uzyskuje jakąś nową energię, wchodzi znowu w ten świat myśli i nas inspiruje. Kiedy Państwa pytałem, jak Państwa przedstawić, o czym mówić, żeśmy zgodzili się, że nikt z nas nie chciałby, abyśmy być specjalistą w jakimś temacie. I rzeczywiście to jest też niezwykłe, że oboje Państwo są, no nie są specjalistami, są ludźmi, którzy sporo wiedzą, ale są miłośnikami, znaczy traktują to, co robią z jakimś wielkim oddaniem i szukają, ta wiedza, którą dysponują, jeżeli tak mogę powiedzieć, wydaje mi się, że polega na tym, że potrafią doskonale łączyć rzeczy z bardzo różnych porządków, zestawiać je i budować bardzo interesujące konstrukcje, niekoniecznie istniejące w jakiejś jednej dziedzinie akademickiej. Czyli mamy do czynienia, mimo że oboje pracują na wyższych uczelniach, to jest to rodzaj jakby innego typu akademika, innego typu uczonego. W moim rozumieniu to na pewno jest taki model, który dla czytelników, dla słuchaczy dużo ciekawszy. To tyle, jeśli chodzi o taki wstęp, wprowadzenie, żebyście Państwo wiedzieli, o czym będziemy rozmawiać i z kim będziemy rozmawiać. I już
Chciałbym, żebyśmy przeszli do opowieści naszych bohaterów. Chciałbym zacząć od pani Ani, czyli Kazimierz Brandys. I pierwsze pytanie. W momencie, kiedy zacząłem czytać pani książkę, to jeśli dobrze pamiętam, ona zaczyna się od cytatu. Od cytatu, że Kazimierz Brandys był pierwszorzędnym pisarzem drugorzędnym. I myślę sobie, że dla bardzo wielu ludzi dzisiaj to jest taki autor, którego książki stoją w bibliotekach, z którymi od czasu do czasu się spotykamy, ale znam niewielu ludzi, którzy by naprawdę powiedzieli, że czytają Brandysa z przyjemnością, i jeszcze mniej takich osób, które by powiedziały, że sięgnęły po raz kolejny do jakiejś powieści, odkryły coś i nadal są to książki, które ich inspirują. Po przeczytaniu całej jakby twórczości Brandysa, wgłębieniu się w nią, jak się pani wydaje, to znaczy co dla pani osobiście jest w twórczości Kazimierza Brandysa najżywsze, co jakby najpełniej do pani dociera i panią przekonuje? Dziękuję bardzo. Dziękuję też za te, skoro tak już dziękujemy wszyscy, za to te miłe słowa na początku. Jest pan chyba jednym z pierwszych czytelników tej książki, to tym cenniejsze. Kazimierz Brandys rzeczywiście ma etykietkę pisarza pierwszorzędnego, drugorzędnego, nieczytanego, a kim tyże ten Brandys jest, a po co do niego wracać? Ja wróciłam do wszystkich książek z różnymi emocjami, bo tak naprawdę to rzeczywiście jest czasami proza, która stawia czytelnika albo w sytuacji, w której musi jeszcze po coś sięgnąć, żeby zrozumieć okoliczności jej powstania. I to jest chyba jej słabość i siła. On zawsze mówił, pisał zresztą, że pisarstwo polega na zaangażowaniu, że literatura to są centralne sprawy pisarzy. Na zaangażowaniu w takim dobrym tego słowa znaczeniu, bo to była intelektualna postawa człowieka odpowiedzialnego za słowo, człowieka, który działał, angażował się. I często te powieści, ta estetyka, po którą sięgał, te gatunki noszą znamie czasów, które powstały. To myślę w jakiś sposób determinuje to, że one być może czytane nie są. No bo nikt nie sięgnie na pewno już po ogromne tomy prozy z okresu socrealizmu, chyba że będzie to literaturoznawca, który tym tematem się zajmuje, albo ktoś, kto chciałby zobaczyć. Natomiast jest tam szalenie dużo cennych rzeczy, dobrych rzeczy. To jest umiejętność takiego kreślenia postaci, psychologicznych wątków, budowania konstrukcji bohatera. To jest cenna pisarska umiejętność, warsztatowa umiejętność, bo to jest proza pisarza mocno skoncentrowanego na sobie, bo to trochę egocentryczne mówić, że to centralne sprawy pisarzy, ale to nie jest wylewające się z tych kart pisarskie ego, tylko to jest umiejętność postrzegania świata literacko. To jest budowanie opowieści w czasach, w których żyje, w taki sposób, żeby pokazać siebie, jednocześnie się chowając, i w taki sposób, żeby opowiedzieć świat, w którym jestem. I myślę, że to jest duża wartość tych książek. I tak jak mówię, też wierzę, że przez to, że był pisarzem bardzo zaangażowanym, w pewien sposób też będzie się do tej prozy wracać, żeby zobaczyć, jak świat wyglądał kiedyś. A czy zgodziłaby się pani z takim poglądem, że Kazimierz Brandys był jednym z tych autorów, którzy byli obdarzeni największym talentem narracyjnym, budowania pewnych opowieści fikcyjnych, prawda? I takich powieści troszkę w dawnym stylu, których było sporo, nie tak dawno, i dzisiaj już właściwie ich nie ma. Znaczy jakoś do tego takiego pomysłu budowania świata, wysnuwania go z głowy, ale nie budowania go wyłącznie w oparciu o własny życiorys. To znaczy ja też znam te fragmenty pani książki, które są właśnie, które dotyczą tego tematu autobiografizmu, to znaczy pisania o sobie, o własnej rodzinie, o pewnych przeklętych tematach, które są związane z byciem w dodatku Żydem w Polsce. To wszystko
buduje ten świat Brandysa, ale w pewnym momencie on był, tak mi się zdaje, postrzegany jako jeden z największych mistrzów takiej klasycznej prozy. Znaczy, prawda, który potrafił znakomicie opowiedzieć historię. I coś się dzieje nie tylko w nim, ale także w pisarzach mu bliskich, wśród jego przyjaciół. Myślę tutaj o Milanie Kunderze na przykład, który dokładnie niemal w tym samym czasie przestaje pisać te klasyczne powieści i zaczyna koncentrować się na dzienniku. Ten dziennik w wypadku Brandysa, to są miesiące, staje się takim dziełem centralnym. Czy pani też tak to widzi i jak pani na własny użytek interpretuje czy komentuje ten moment? Dlaczego on to robi? Dlaczego porzuca to pisanie klasycznych powieści? To jest rzeczywiście tak, że ten talent narracyjny budowania opowieści to jest jego bezsporny atut. On tak naprawdę pozostał w jakiś sposób w pisaniu powieści. To jest jakby teza też, którą ja w tej książce stawiam. On cały czas pisał to, co pragnął napisać, czyli książkę Kazimierza Brandysa pod tytułem Kazimierz Brandys, czyli cały czas budował wszystkie swoje kolejne narracje, posługując się literackimi eksperymentami. On wyszedł od powieści, debiutował jako prozaik, pisał posługując się tradycyjną narracyjną formą, ale ja mam takie poczucie, że jest też tak, że ta forma w pewnym momencie przestała odpowiadać, że powieść jakby przestała spełniać swoją rolę. Nie tylko dlatego, że rozpadły się wielkie narracje i że pewnych rzeczy pisać już nie wypada, tak? Natomiast jest tak, że szukając siebie i sposoby wyrażenia świata, sięga się po takie gatunki, takie konstrukcje, które to na to pozwalają. To jego odejście od klasycznej prozy i budowanie, nawet nie te dzienniki, to jest kluczowy gatunek, ale u niego ten moment zaczął się wcześniej. To był już Joker. To była pierwsza formuła autopowieści, kiedy on mówił: tak, teraz piszę to, co jest prawdziwe. Tu kawałek eseju, tu kawałek pamiętnika, a tu skonstruuję sobie małą fabułkę. Bo tak naprawdę to świat polega na tym, że nie da się go opowiedzieć. To jest pisarz, który w swojej biografii też, angażując się w okresie powojennym w te wielkie narracje, poniósł w jakiś sposób klęskę albo doświadczył tego, no, że ta rzeczywistość umyka, no, nie jest taka jak w powieści, bo właśnie jest inna. I wpuszczając do literatury tą różnorodność, a jednocześnie godząc się na to, że układa w niej także własne doświadczenie, że mówi: to jestem ja, a to nie jestem ja. Że to teraz się będziecie zastanawiać, czy tak było, czy tak nie było. I nigdy tak naprawdę nie dowiecie się, jak było naprawdę, no, chyba że mnie znaliście. Tak, jak państwo pamiętacie, są te ostatnie książki Brandysa, które właściwie dla bardzo wielu osób, także jego znajomych, przyjaciół, były gigantycznym zaskoczeniem, bo nie każdy zdawał sobie, znaczy wszyscy zadawali sobie pytanie, jak jest naprawdę. Znaczy, czy te historie dotyczące jego spraw, no, intymnych, powiedzmy, miłości, dzieci, czy to się wydarzyło naprawdę, czy to jest element jakiejś fikcyjnej historii, czy ten właśnie życie jego samego stało się takim tematem zupełnie powieściowym. Ale ja nie ukrywam, że to moje pytanie wynikało w pewnym sensie z żalu, to znaczy kiedyś nawet wydaje mi się, że w rozmowach z Kazimierzem Brandysem ja to sformułowałem. Znaczy powiedziałem mu, że dla bardzo wielu osób najważniejsza jest ta znakomicie opowiedziana historia i że ci pisarze, którzy mają ten dar zupełnie wyjątkowy, którzy nie opowiadają wyłącznie o sobie, ale są skupieni na opowieści o świecie, potrafią stworzyć fikcyjne postaci z fikcyjnymi życiorysami, że to jest jakaś taka umiejętność, którą mają nie wszyscy i trzeba ten talent, ten dar w sobie rozwijać i dalej konstruować. Ale on wtedy mi odpowiedział, że mniej więcej tak jak pani, to znaczy, że szukał
no, takiej formy bardziej pojemnej, prawda? Czy używając pewnych tematów czy pojęć, które są tu powinny paść, także ze względu na Miłosza. Ci wielcy pisarze jakby szukają, cały czas szukają też sposobu na opowiedzenie tej historii, ale to wycofanie się Brandysa z pisania prawdziwych powieści, to jest coś, co mnie jako czytelnika w tamtym momencie zasmuciło. To zresztą, tak jak powiedziałem, zdarzyło się również w wypadku Kundery. A do pana Jacka, bo ja powiedziałem, że pan Jacek jest taką osobą, która kojarzy mi się z innymi także pisarzami, wymieniłem dwóch, ale jest także osobą piszącą, zajmującą się szczególnie w tym roku, który jest rokiem związanym z Herlingiem, jest osobą komentującą pisarstwo Gustawa Herlinga Grudzińskiego. I tu mi się wydaje, też nawiązując do tego, o czym rozmawiamy, że mamy do czynienia z pisarzami. Zostawmy to, czy się lubili, czy nie. Wiemy, jakie były też ich relacje, ale troszkę podobnymi. To znaczy, że jeden i drugi ma w swoim dorobku dzieła właśnie takie, które są wytworem czystej wyobraźni i te właśnie elementy dziennikowe, które też są pewnym zmyśleniem. Ale gdyby pan szukał pewnych różnic w jednym i drugim, to co by dla pana było tutaj najważniejsze? Ja w dwóch słowach oczywiście nie mogę zacząć inaczej niż od podziękowań panu Markowi za piękne słówko, państwu za zaproszenie, bo jestem przekonany, że to chyba czujemy oboje, że to jest prawdziwy zaszczyt i to być pierwszymi, bo tak naprawdę jak już wszyscy zapomną o tym, co napisałem, to będę przynajmniej figurował gdzieś tam, że jest taki i taki, był jednym z dwojga pierwszych rezydentów. I teraz wracając do tego, bo ja nie chcąc przerywać, ale aż tak się wyrywałem do tego, żeby słówko dopowiedzieć, nawet trochę szerzej, bo właściwie wszyscy pisarze, którym przez ostatnie lata jakąś uwagę poświęcałem, w jakimś sensie wpisują się w to, o czym tutaj mówiliście, mianowicie w coś, co powiedzmy uczeni nazywają kryzysem powieści, ale być może jest to jakimś kryzysem wewnętrznym, nie wiem, w każdym razie tak naprawdę wszyscy pisarze tego pokolenia czy tych pokoleń w pewnym momencie, wszyscy nasi najwięksi pisarze, zwątpili w powieść, prawda? I tak naprawdę Miłosz zresztą powiedział, że XX wiek nie wydał powieści, która byłaby godna tego, co się tak naprawdę wydarzyło w XX wieku, prawda? I tak naprawdę wszyscy, no, Gombrowicza możemy cenić za wszystko, ale on pozostaje przede wszystkim autorem dziennika, prawda? Herling Grudziński, pytany, dlaczego nie wraca do pisania powieści, powiedział: dziennik pisany nocą jest moją powieścią. I tak naprawdę to jest moje opus magnum, prawda? Stanisław Wincens, tak naprawdę trudno powiedzieć, no, czy Na wysokiej połynie nie jest powieścią. To jest sprawa bardzo śliska. No. Wiele z esejów Stępowskiego czyta się jak powieści, ale powieściami nie są. On nigdy nie poszedł nawet w tym kierunku, prawda? W związku z tym to jest bardzo znamienne dla naszej literatury i swoją drogą to jest piękne, bo możemy się poszczycić naprawdę wybitną diarystyką chyba, tak naprawdę w skali światowej. I XX wiek nam to dał. Po przeczytaniu dziennika pisanego nocą stwierdziłem, że to nie jest największy problem. To znaczy, że oczekiwałbym być może powieści, ale po przeczytaniu takiego dzieła stwierdziłem, być może to jest forma literacka, która lepiej odpowiada XX wiekowi. Też nie zapominajmy, że powieść nie jest formą odwieczną, prawda? Co prawda już istniała w starożytności, ale na wiele lat została zupełnie zapomniana. W starożytnej Grecji powieść była takim utworem bardzo niskim. W starożytnym Rzymie została poszerzona o pewne wątki intelektualne dzięki Petroniuszowi, Apulejuszowi, ale z całej literatury rzymskiej mamy jedną powieść w całości i jedną w kawałkach. Więc nie wiemy nic tak naprawdę więcej o powieści rzymskiej. Potem mamy jakiś powrót w literaturze nowożytnej, no i wielki rozkwit tej powieści w wieku XIX. Widocznie ten wiek wymagał takiej formy i wiek XX nam jej nie dał. I tak naprawdę
Ja nie wiem, czy byłbym w stanie wskazać. Ja bardzo się rozczytywałem w powieściach XIX-wiecznych. Jeśli chodzi o literaturę XX-wieczną, chętnie powieści, nie wiem, latynoamerykańskie czy amerykańskie. Natomiast jakoś od literatury europejskiej wymagam czegoś właśnie bliższego prawdzie. Nie wiem, czegoś. I właśnie ta forma dziennika zupełnie jakoś się tutaj chyba sprawdza. No tak, tylko to jest, tak mi się zdaje, bo oczywiście tutaj pewności mieć nie można, ale na ogół znane są przypadki pisarzy, którzy są znakomitymi eseistami, epistolografami i którzy marzą przez całe życie, żeby napisać jedno dobre opowiadanie albo powieść. No, takim klasycznym przykładem jest Jerzy Stępowski, który całe życie marzył o tym. I co zrobił Jerzy Stępowski? Jerzy Stępowski przeczytał wszystkie opowiadania, jakie można było przeczytać, które zostały napisane w literaturze europejskiej, bo zabrał się, tak jak on się do wszystkiego zabierał, w sposób zasadniczy, przeczytał i uznał, że wie, jaki jest mechanizm, jak to wszystko uruchomić i nie napisał nigdy takiego opowiadania, prawda? No to jest... A w przypadku Brandysa, tylko to skończę, ten żal jest właściwie taki, że to jest ktoś, kto jakby rezygnuje z tego daru, rezygnuje z tego talentu. To uzupełniając, rzeczywiście ten talent narracyjny, bo to jest pewnego rodzaju umiejętność konstruowania, pisania opowieści, ale w nim ja też mam takie poczucie, cały czas było to, co on nazywał tęsknotą za fabułą i to ma każdy z nas. Każdy z nas, albo przynajmniej ci, którzy lubią literaturę, sięgają po literaturę i to obojętnie, czy to jest wysoka literatura, czy literatura środka, czy po prostu coś do przeczytania. Mam takie wewnętrzne przekonanie, wybudowane pewnie na filozoficznych lekturach Rickera albo psychologów poznawczych, którzy uważają, że życie jest takie, jak się je opowiada. Każdy z nas opowiada. Pierwsza rzecz, której się uczymy, potem jak już poznamy i dotkniemy, to opowiadamy. I ta umiejętność opowiadania o tym, co się nam przydarza, umiejętność słuchania czyjejś opowieści, umiejętność widzenia świata, otwartości na różne narracje, ale też umiejętności konstruowania swoich poglądów w taki sposób, żeby to uzasadnienie było w opowieści, to jest tak naprawdę jedna z cech nas wszystkich. I jeżeli ktoś ma taki talent, że umie to robić i umie robić to w taki sposób, że te opowieści są interesujące, ciekawe, porywają, są skonstruowani bohaterowie w taki sposób, że chce się wiedzieć, jaki on był. Albo, że nie wiem, teraz a propos zapomnienia Brandysa, w jednym z teatrze warszawskim jest premiera Jak być kochaną po latach. No to kto będzie grał główną rolę? I w jaki sposób będzie spójny z książką, no i oczywiście też z filmem Hasa, to jakby jest odrębna historia. I ta tęsknota za narracją, tęsknota za fabułą ciągle w nim była. No on też wpadł w pewnym momencie w pułapkę tego, co nazywał, on o tym mówił, że najpiękniejsza książka to jest książka nienapisana. Bo te historie się mówi, one są w żywiole, w rozmowie, przy stoliku, w relacji. Tak też powstawała literatura. A jak siada się przed kartką papieru albo przed komputerem i okazuje się, że ten cały barwny, piękny świat trzeba teraz zamknąć w taki sposób, żeby te emocje się tam znalazły, to jest trudne. To jest po prostu trudne. Mogę słówko do powiedzenia, bo nie zapominajmy, że powieść żyje i istnieje, ale zwróćmy uwagę, że głównie w obszarze literatury popularnej, prawda? Tam jest to cały czas forma poczytna, najlepiej się sprzedają powieści grube, więc oczywiście to jakby to istnieje, natomiast wydaje mi się, że też musiał się w takim razie i Brandys, i Herling, i oni wszyscy wykazali się niezależnie od siebie jakąś intuicją, prawda? To znaczy, że jakby tego od nich wymagała ta prawdziwa literatura, żeby odejść od tej formy, prawda? I takie pouczające jest właśnie śledzenie pod tym kątem dziennika pisanego nocą, który jest bardzo niejednoznaczną formą, prawda? Który w całym swoim wydaniu przecież tak naprawdę wplata opowiadania. I tak naprawdę to jest taka paleta form. Relacja, dziennik podróży, jakaś analiza jakiegoś problemu politycznego, literackiego. I nagle ni stąd, ni zowąd
jakby wypływamy sobie na to morze czy jeziorko narracyjne. I widać, że w Herningu też to było, prawda? Więc on też niby pisał dziennik, ale tak naprawdę gdzieś podskórnie był w nim wciąż powieściopisarz jakiś, nie? No tak mi się zdaje, chociaż oczywiście można było powiedzieć, że powieść nigdy nie była naszą mocną stroną. To znaczy myślę o, prawda, polskiej literaturze. Znaczy jesteśmy raczej krajem poetów, a w wypadku powieści no to trzeba się naprawdę zastanowić i potem na ogół każdy powie lalka. Tak. A potem już jest kłopot po lalce, bo każdy może tam dopowiedzieć sobie, dodać jakiegoś pisarza mniej lub bardziej, w cudzysłowie, egzotycznego do tego zestawu, ale takich prawdziwych powieści nie ma. I stąd właśnie ten rosnący we mnie żal, że ktoś, kto ten dar posiadał, od tego odchodzi. Ale możliwe, że tak rzeczywiście w ogóle jest, właśnie tak jak państwo opowiadacie. Jest taki klasyczny esej, bardzo piękny, pozwalający wiele zrozumieć ze świata i niemądrzący się, Izajasza Berlina. On się nazywa Lis i Jeż ten, i dotyczy Tołstoja. Wydawałoby się najwspanialszego powieściopisarza świata, który miał ten wielki dar opowiadania o świecie i nagle postanowił porzucić pisanie powieści i skoncentrować się na jakichś rzeczach jego zdaniem ważniejszych. Wszystko to się właśnie jakby skupia w tym tytule tego eseju Lis i Jeż. Fragment jest z Archilocha, że lis wie wiele rzeczy, a jeż jedną niemałą. No i że ten właśnie Tołstoj był takim cudownym lisem, wiedział o wszystkim, ale nagle postanowił zostać jeżem. I że to jest zawsze ze szkodą dla literatury. W wypadku Brandysa tak mi się też zdaje, ale myślę, że to jego zapomnienie, nie wiem, bardzo jestem ciekaw państwa zdania, jest także związane ze zmianą publiczności, ze zmianą wśród czytelników, z tym, że już trudno jest wskazać takiego typowego, klasycznego polskiego czytelnika, inteligenta, który sporo wie, potrafi różne rzeczy ze sobą kojarzyć i oczekuje też pewnych opowieści, które wymagają od niego przygotowania, wiedzy, pewnej inteligencji, języka, tonu też raczej wyższego niż niższego, że ta socjologia jakby, czy struktura czytelnicza, mówiąc brzydko, się bardzo zmieniła, że już nie ma takich też czytelników, jacy byli wtedy, kiedy Brandys startował i wchodził z tymi największymi swoimi powieściami. Co myślicie? Rzeczywiście jest tak, że zmieniła się publiczność, zmieniły się oczekiwania. Inaczej się czyta, więcej się też ogląda. O tym też trzeba pamiętać, że ta rzeczywistość teraz jest inna, bo inne też mamy formy przekazu, innego przygotowania wymagają. Zmieniła się sytuacja historyczna, polityczna, mniej jest takich wspólnotowych opowieści, mniej jest opowieści inteligentów. No, tak jak była tutaj o tym mowa, to była dla niego grupa też odniesienia, szalenie ważna. Któryś z jego krytyków, opisując jego prozę, mówił o listach o pani Z, mówił, jak odpowiada na pytania, to pokazuje ręką na Żoliborz, na dzielnicę tradycyjnie, no, wówczas kojarzoną z inteligencją. Notabene, tam od niedawna jest też ulica Kazimierza Brandysa. Więc być może rzeczywiście jest tak, że to jest proza, która wymaga pewnego konkretnego przygotowania, tak. Jakiś, albo jest to proza, której wartość doceni ktoś, kto zobaczy tam coś więcej niż tylko historię. Mi się przypomina jeszcze jeden autor, który pomoże mi odpowiedzieć chyba na to i na poprzednie pytanie jednocześnie, to znaczy Teodor Parnicki, który tak naprawdę inaczej niż ci, o których do tej pory mówiliśmy, ale też zawiódł jako powieściopisarz i sam o tym wiedział, że zawiódł jako powieściopisarz, bo wystartował właśnie jako autor klasycznej powieści historycznej, którą zdobył względną, jeśli nie sławę, to popularność. I tak było przez pierwsze dwie książki, może trzy. Potem tak naprawdę nastąpił, to jest bardzo długotrwały proces uświadamiania sobie, że powieść nie jest gatunkiem na te czasy. I on wręcz powiedział, że tak naprawdę rolę, którą wcześniej pełniła powieść, przejęła telewizja czy kino. I tak naprawdę od narracji, od tych klasycznych, wielkich narracji są teraz inne sztuki. Powieść musi przejść
jeśli w ogóle ma jako gatunek przetrwać, to że powinna tak naprawdę zupełnie jakby przejść na inne tory, wymyślić siebie na nowo jako gatunek, i to Teodor Parnicki próbował robić przez całe życie i doszedł do tego, że zaczął pisać rzeczy zupełnie nieczytelne, prawda? Ponieważ był piekielnie inteligentny, przerażająco erudycyjny i jakby nie poczuł tej granicy, już później zdawał sobie z tego, że ją przekroczył dawno temu, natomiast chyba w momencie przekraczania jeszcze nie wiedział, że tak naprawdę odszedł tak daleko od formy narracyjnej, że tego już nie można nazwać powieścią. I mówi, jedni mówią, że pisze powieści, ale nie są one historyczne, a inni mówią, że pisze coś historycznego, ale to nie są powieści. I mówi, nie wiem, według mnie to jest, najbardziej mi się podoba, podoba mi się określenie, że to, co pisze, to jest literatura parnicko-idealna. No bo rzeczywiście, to już było tak dalekie od tego, czym jest klasyczna powieść, a od takiej startował, przecież to był człowiek zaczytany właśnie w wielkiej powieści rosyjskiej, w powieści zachodniej, angielskiej, francuskiej. W Sienkiewiczu cała jego misja twórcza to było właśnie odnowienie powieści. No i się nie udało. Nie? Więc to jest jako taki przyczynek do tego, o czym tu mówimy. I rzeczywiście no, Parnicki właśnie w taki sposób myślał. Ci, którzy chcą, bo teraz już przechodzę do tej publiczności odbierającej, ci, którzy chcą fabuł, oni pójdą do kina. Po powieści będą sięgać intelektualiści. W związku z tym ta powieść musi być inna, musi być trudniejsza, musi być bardziej wymagająca, musi przybrać inne kształty. No i więc myślę, że też ta jego droga dużo mówi o tym, co się stało w XX wieku z pisaniem powieści i z czytaniem powieści. To prawda. Są też, jak mi się zdaje, takie ulubione powieściowe tematy, czy nawet inaczej pewne zagadnienia, które w sposób naturalny napędzają te wielkie powieści. Jednym z takich, i najlepiej sobie radzą ci powieściopisarze, którzy potrafią w jednej powieści uruchomić kilka tych silników, tych zespołów takich tematycznych, które napędzają całą tę historię. Na pewno jednym z nich jest miłość. Znaczy historię miłości. I tu Brandes znowu jest, wydaje mi się, jednym z najwspanialszych narratorów, najwspanialszych powieściopisarzy, którzy niezależnie od tego, czy to są rzeczy czysto fikcyjne, czy też właśnie wprowadzone do miesięcy, czyli do jego dzienników, opowiadają o miłości. O tej miłości, która bywa trudna, o miłości, która jest oczywiście niespełniona, o miłości, która jest też jakoś zawsze naznaczona przez historię, w której się to wszystko dzieje. I to jest, nie wiem, czy się zgodzicie, znów to jest rodzaj takiego pytania, czy pewnego tematu, chciałbym, żebyście się do tego odnieśli. Czy to jest pewna szansa dla Brandesa, żeby wrócić, żeby pokazać go jako, no znowu, nie specjalistę od miłości, bo nie ma chyba nic gorszego, ale kogoś, kto po prostu wspaniale, wzruszająco, mądrze o tym opowiada. I to jest powieść młodego, to jest miłość młodego chłopaka do młodej dziewczyny, ale pod koniec, tak jak to już zauważono w tych miesiącach, to jest na przykład wielka opowieść o miłości do żony, która buduje cały świat pisarski, która jest tuż obok niego, która rzeczywiście niewiele jest tego typu opowieści w polskiej literaturze, jak właśnie miesiące czytane pod tym kątem. Co o tym myślicie? No, zdecydowanie miłość jest, oprócz tego, że jest jednym z wielkich tematów literatury w ogóle, to jest wielkim tematem Brandesa. Miłość taka romantyczna, taka, której pisze w Rondzie, gdzie ona determinuje tak naprawdę, spleciona gdzieś z losami, z historią, wybory bohatera, albo uruchamia, to jest też fascynujące w tych książkach, że czasami uruchamia ciąg zdarzeń, który ma zupełnie nieoczekiwane znaczenie, albo nagle okazuje się, że to, co miało być fikcją, jest rzeczywistością, to jest też typowe dla niego. Ta miłość tak naprawdę, miłość matki do synów, bo w Matce Królów też jest masa fragmentów. To nie jest książka tylko o rewolucji i historii, to jest książka o kobiecie, która przeszła sporo w życiu.
i która też budowała tą swoją kobiecość w relacji z, jako matka w tych właśnie rolach. Albo Miesiące, czyli fantastyczna opowieść o relacji dwojga ludzi, dwóch silnych osobowości. Dlatego też o tym dzisiaj tutaj rozmawialiśmy. Ja się szalenie cieszę, że to jest rezydencja imienia Marii Kazimierza, że Maria się pojawiła, tak jak się pojawiła w jego książkach, także jest tutaj. I to jest taka subtelna bardzo opowieść. Znaczy ona jest z jednej strony subtelna, bo wiadomo, że jest, pojawia się w takich drobiazgach, z drugiej strony jest tak naprawdę bardzo widoczna. No, w tej relacji, jak przeczyta się Miesiące, to on mógłby powiedzieć, bo to chyba zdaje się już gdzieś padło, byłem świetnym pisarzem, bo miałam fantastyczną żonę, bo ja się goliłem i pisałem, a żona zajmowała się tą całą rzeczywistością obok, która też się toczyła. I tam też w te losy wpisane są losy historii polskich, działania, publikowania w opozycji i tak dalej. To lektura Brandysa tak naprawdę, nie wiem, czy mieliśmy okazję spotkać się na spotkaniu, które było niedawno w synagodze, że tak nawiążę do bogatego programu, gdzie państwo wujcowie opowiadali o swojej historii, więc ja oczytana w Brandysie, no to pytam, no to jak to jest w tylu latach małżeństwa i działania, jak ta historia się wdziera? I ona się nie wdziera. Znaczy, że jakby opowiada się codzienność, rzeczywistość, bo w tym się żyje, w tym się jest. To są czasami rzeczy, które we mnie budzą ciekawość albo zadają, prowokują do zadawania pytań, a to jest rzeczywistość tych ludzi. To jest też chyba siła tych książek, jeżeli ktoś jest ciekaw takich opowieści o miłości. Znaczy, ja się nie czuję na siłach, żeby się wypowiadać o, żeby w jakiś pogłębiony sposób analizować twórczość Brandysa. Natomiast przeciągnę trochę na moją stronę, ale oczywiście trzymając się tego. Bo myślę właśnie, pan Marek mi uświadomił, czego być może mi brakuje na przykład u Herlinga, właśnie trochę brak tego, znaczy trochę braku tego tematu. I być może dlatego Herling jest wielkim prozaikiem, ale nie jest wielkim powieściopisarzem. Prawda? I w ogóle myślę o tych pisarzach, którzy bardzo poszli i tutaj może dlatego Brandys jest trochę inny od tych, którymi ja się zajmuję, że tak naprawdę u nich ten temat właściwie nie istnieje. Znaczy, czy istnieje w mniejszym stopniu, istnieje inaczej. Więc to tak na gorąco chciałem dopowiedzieć. No, chociaż mówiąc o takim domu pisarza w przypadku Herlinga Grudzińskiego, no to wiadomo, że ta rola... Znamy tło prywatne, wiemy, że jest niekwestionowana, tak, jasne. I natomiast... tak samo powiedzmy pierwszej żony Herlinga, czyli Krystyny, która jest taką osobą. Ale w przypadku Herlinga więcej wiemy z jego życiorysu o tych kobietach niż z jego twórczości, prawda? On niechętnie wraca do opowieści o Krystynie na przykład, prawda? To są dla niego ciężkie tematy, to są dla niego... On nie potrafił chyba pisać o miłości w takim sensie. Na pewno ją głęboko przeżywał. Trochę więcej się dowiadujemy z tego intymnego dziennika, prawda? Ale nie potrafił chyba zrobić z tego rzeczywiście literackiego tematu. Ale to zobaczcie, co się stało. My się zastanawiamy, jak być dobrym pisarzem i co robić. I kto tam pisał o miłości, jak naprawdę z czego się robi literaturę? Z miłości, ze zbrodni jeszcze najlepiej, z tajemnicy. I z wyrazistych charakterów. Także jakby i tu wracamy do tego, od czego zaczęliśmy. No, co się stało z powieścią i z rzeczywistością i z narracjami. Nie? Skoro okazuje się, że aktualność Brandysa... Ja się tak wetnę, żeby nie zapomnieć. Ja wręcz uważam, że najbardziej fascynujące momenty w dzienniku pisanym nocą to są te, w których ja wyczuwam, że on nie pisze teraz o Krystynie, ale tak naprawdę o niej myśli na przykład. Nie? Więc to jest uderzające. Też jakimś sprawdzianem chyba jest liczba ekranizacji czy pewnego przeniesień tych opowieści literackich na inne media, do teatru właśnie. Tak jak pani wspomniała o tym przedstawieniu, które jest w Teatrze Narodowym w Warszawie, czyli o Jak być kochaną, o filmach, które robi się właśnie z bardzo dobrych, ale też klasycznie opowiedzianych powieści. Znaczy, to nie jest przypadek, że na przykład bardzo dobre filmy są z opowieści Karen Blixen, prawda? Która doskonale słynęła z tego, że opowiada historię i co rusz można zrobić. Można robić różne filmy z jej
opowieści, takie wspaniałe, wielkie hollywoodzkie filmy jak Pożegnanie z Afryką, ale także takie skupione jak Uczta Babette na przykład. I myślę, że też Brandes za jakiś czas wróci także jako ktoś, kto stworzył pewne opowieści, które nadal czekają na swoich reżyserów. Wydaje mi się, że jest podobnie na przykład z Iwaszkiewiczem, który ciągle jest wspaniałym takim źródłem dla filmowców, żeby opowiadać, bo oni się wszyscy jakby doskonale czują, jak to życie przenosić bez wielkiego uszczerbku między słowa, jak to wszystko zapisywać, żeby jak najbliżej być tych prawdziwych problemów, ale żeby to miało jakiś charakter właśnie, no taki charakter literacki. No to jest niekwestionowana przewaga wielkich narratorów, prawda? To znaczy, że nawet jeżeli oni zostaną zapomniani na jakiś czas, to jest dla nich szansa, prawda? Jak eseista zostanie zapomniany, to gorzej tak naprawdę, bo można go oczywiście odkryć dla siebie, natomiast właściwie nie ma możliwości przeniesienia go jakby w obszar innego medium. Powieść można ożywić po wielu setkach lat, prawda? A ciekaw jestem też, co myślicie o innym takim kłopocie z Brandesem. Tak pomyślałem o tym tutaj, bo wydaje mi się, że w lepszej sytuacji są tacy pisarze, ale może to jest wymyślone, za którymi stoi jakieś konkretne miejsce. To znaczy, którzy nie są skupieni wyłącznie na świecie literatury, słów, ale za którymi stoi jakaś natura, pejzaż, krajobraz, pewne miejsca, nie tylko miejsca dzieciństwa, ale takie miejsca, które wiążemy z ich nazwiskiem, prawda? I jesteśmy w stanie dopisać ich dzieła do jakiegoś miejsca, wpisać ich w taki tekst literacki związany z konkretnym miejscem, miastem, pejzażem. I no jak jesteśmy tu, wiemy, jak bardzo to budowało całą twórczość Miłosza. W przypadku Brandesa wydaje mi się, że on jest takim, że jego ojczyzną jest fotel, jest biurko, tylko to taki jakiś pokój pisarza, co może też być zaletą, ale w pewnym sensie odejmuje mu pewne walory, które może jakoś by przybliżały kolejne fale czytelników do jego pisania. No tak, bo jest też takie czytelnicze czy takie ludzkie oczekiwanie, że coś jest namacalne. Tak jak będąc tutaj drugi tydzień, mam przyjemność patrzeć, jak tutaj zaglądają goście, nie znający tego miejsca czy tej historii, która go buduje. I oni też pytają, a czy Miłosz, a czy tu był i jak był? Takie indeksalne potrzeba połączenia pisarza. U Brandesa tego rzeczywiście nie ma. Jest Warszawa w jakiś sposób bardzo silnie obecna w powieściach i w Miesiącach, i w Mieście Niepokonanym. Jest trochę Paryż, są te jego wyjazdy takie literackie. Natomiast rzeczywiście jest tak, chociaż nigdy się nad tym nie zastanawiałam, przyznam szczerze, że nie wiąże się konkretnie z miejscem. Oczywiście można powiedzieć, że jest Łódź, prawda, w Małej Księdze, że może też dlatego to jest taka książka, tak sobie się zastanawiam, dla mnie tak ważna, bliska, z różnych powodów, ale ten portret Łodzi też jakby wyprowadzonej ze wspomnień, z tego, co on zapamiętał, jest jakiś niesłychanie prawdziwy i bardzo wzmacnia to pisanie, że ten związek z konkretnym miejscem, z naturą, z krajobrazem jest czymś, co na pewno dodaje. Tak mi się zdaje. No, tak, proszę bardzo. Nie, bo uważam, że to jest absolutnie fundamentalne, to jakby ten problem, bo i to nawet nie chodzi tylko o takie proste połączenie autora z danym miejscem, ale jestem przekonany, że w ogóle autor właściwie żyje w języku i w krajobrazie. I to jest tak naprawdę, jak ja myślę, Herling Grudziński, widzę Neapol, prawda? To samo jest z Wincenzem, ze Stępowskim, tu się widzi pewne miejsca i tak naprawdę to nie jest tylko to, że my wiemy, że on tam mieszkał, ale to miejsce przenika do tej twórczości. No. Mówię, w pierwszej kolejności oczywiście zawsze nasuwa mi się tutaj Herning, no bo to po prostu namacalnie widać, jak to wnikają legendy miejskie, jak wnika krajobraz neapolitański, jak ci ludzie wnikają, ile uwagi on poświęca na analizę psychiki neapolitańczyków.
No więc to nie był jego krajobraz, ale on w niego wszedł i stał się jego krajobrazem. Więc i co więcej, uważam, że Hernig był głęboko przekonany, że to jest potrzebne, żeby ta proza była taka namacalna właśnie, że on musi wejść w ten krajobraz i się z nim złączyć. No, no w przypadku Stępowskiego i Wincenza to w ogóle to jest tak naprawdę, w ogóle to jest jakby osobny temat i nie wyobrażam sobie ich twórczości bez krajobrazu. I właściwie ten krajobraz żyje dla nas dzięki nim w ogóle. Nie? Więc to jest na pewno słabość pisarzy, których właśnie można kojarzyć ewentualnie z fotelem, nie wiem, ulicą, po której się przechadzali, bo tego nie ma. No, mamy Kawafisa, widzimy Aleksandrię. Ona może być fikcyjna, ona może być wyimaginowana, ona może być jakaś taka mało realna, ale ona jest. Prawda? No, że w wypadku Brandysa może najsilniej poza Warszawą. Znaczy też jest taki pech Brandysa, nie wiem czy się zgodzicie, że to właśnie to dobrze, że wspomniał pan o tej Aleksandrii, że właśnie on, te jego miejsca to jest taka Aleksandria, taka właśnie Atlantyda, już ich nie ma. To znaczy nie ma ani tej Warszawy, ona się skończyła, tej Łodzi to już dawno nie ma, ale też na naszych oczach rozpłynął się ten polski Paryż. Znaczy coś, co budowało ten polski Paryż, to znaczy ludzie przede wszystkim, spotkania, tematy, to jest też związane z obecnością historii, prawda, tych rozmów inteligentów, Polaków, emigrantów w Paryżu, wąskiego grona ludzi, którzy rozumieją się w pół słowa. Tego też już dzisiaj nie ma. A właściwie tak były budowane te miejsca, to znaczy tam ci ludzie byli najważniejsi, a nie same obrazy, ulice, miejsca, krajobrazy i tak dalej. To troszkę to się zmienia. Ale zostawmy na chwilę Brandysa, tak jakby teoretycznie go zostawmy i chciałbym, żebyście państwo opowiedzieli, bo to nas, myślę, wszystkich bardzo ciekawi, o tym, nad czym teraz pracujecie. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo trzeba zdradzić to, co się ma w głowie. To bardzo często dopiero kiełkuje, że za moment się pojawi. Może nie należy zbyt dużo mówić na początku, ale mnie to bardzo ciekawi, interesuje. Więc gdybyście zechcieli się podzielić tym, co jest na warsztacie, o czym myślicie, co to ma być, w którą stronę idziecie. Ja muszę powiedzieć, że jednak ciągle Brandys. Bardzo nas cieszy. Pracując z jednym twórcą, pisząc powieść, to jest też trudność pisania, o której pisze sam Brandys, że trzeba się zawsze na coś zdecydować i coś w tej pracy zostaje, a coś niestety trzeba schować w biurko. I ja przyjechałam w takim momencie, kiedy jakąś lekturę już zamknęłam, jakiś sposób lektury, ale ciągle zostały mi pytania, wątki do nowego odczytania czy do spojrzenia, zaczynając od Brandysa, bo jakby to doświadczenie ciągle we mnie jest. No, bardzo emocjonalnie gdzieś tam pewnie też ugodzona jestem tą lekturą. Natomiast jakby tam zostały takie pytania o to, w jaki sposób właśnie funkcjonował w środowisku. Być może to jest dobre pytanie też o miejsce albo jego znaczenie lub nie. I będąc tutaj jakby próbowałam w jakiś sposób, wiążąc to też z ideą rezydencji czy z ideą tego miejsca i wychodząc od tego, co Brandys napisał w Sztuce Konwersacji, że najważniejsza jest rozmowa i jak dwoje ludzi siada naprzeciwko siebie, to coś musi się wydarzyć. Troje też, czego jesteśmy przykładem. I że kluczowe są opowieści, i one są takie inne, te opowieści ludzi ze środkowej Europy. Bo my historycznie jesteśmy naznaczeni różnymi doświadczeniami, świetnie się rozumiemy, nawet jeżeli jesteśmy w tejże Europie Środkowej, jakkolwiek by się o jej statut nie spierać z różnych miejsc. I jakby takie historyczne odczytanie, to było jedno z pytań, które sobie tutaj zadaję. A drugie też po rozmowach i jakby po poznaniu idei rezydencji czy historii rezydencji, bo dla mnie to też nie było miejsce kojarzone z Brandysem, absolutnie zupełnie. Gdzie Paryż, Warszawa, Nowy Jork, ale gdzie Krasnogruda i Brandys? Także to jest dla mnie też odkrycie. I możliwość spotkania też ludzi, którzy znali, rozmawiali
I okazało się też zainspirowana tutaj rozmowami i w dworze i z Agatą, która się nami opiekuje, przejrzałam też to, co jeszcze zostało, a jest nieprzeczytane, bo taka ciekawość biograficzna też się pojawiła. I tam jakieś materiały są. Tutaj, skoro mam pozwolenie na to, żeby nie mówić więcej, powiem, że będę szukać dalej. I będą to będą to listy tak naprawdę. Tak. Chciałabym zobaczyć, jak wygląda korespondencja i na ile te świadectwa gdzieś tam są. Ale obecnie. Jeszcze zanim oddamy głos panu Jackowi, ja będę mimo wszystko drążył i pytał. Po pierwsze, nie wiem, czy się też zgodzicie, ale załóżmy, że tak, że żyjemy teraz w epoce biografii. Przez jakiś czas w ogóle nie było biografii w literaturze polskiej. Teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy niemal co miesiąc pojawia się jakaś niezwykle interesująca na ogół biografia opowiadająca historię człowieka. I co, czy gdyby ktoś pani zaproponował napisanie biografii Brandysa, to czy by się pani tego podjęła? I druga rzecz, czy wydaje się pani, że taka biografia Brandysa powinna być biografią Brandysa, czy też może pewnej grupy ludzi? Tak delikatnie daje do zrozumienia, że mnie się wydaje, że może to by było ciekawsze, że byłby to na przykład portret pisarzy Kuźnicy, to znaczy skąd oni się wzięli, skąd przyszli, jak wyszli stamtąd, każdy z nich trochę inaczej. I wydaje mi się, że to jest opowieść o nich, o Brandysie, o Hercu, o Żółkiewskim, o Warzyku. To jest po prostu historia Polski, która nie została napisana jeszcze. Możliwe, że takiej książki nie ma, dlatego że nie ma też zgody na pewne pisanie o historii, pewnej umiejętności napisania o tych czasach, które są wyjątkowo złożone, trudne, które łatwo jest wrzucić do jakiejś jednej szuflady i bez jakiegoś zrozumienia. Właśnie, taki trop powiedzmy biograficzny, czy to jest coś, co panią interesuje? Zdecydowanie tak, bo jakby pisząc poprzednią książkę sięgałam do literatury Brandysa, odnosząc się do jego odczytań i komentarzy. Natomiast tak jak mówię, zostawiłam tą, przyjęłam oczywiście fakty z biografii, no bo trudno się spierać tym, czy coś się stało, czy nie, chociaż też nie wszystkie, jakby zostawiając na boku trochę życie prywatne. I te biograficzne tematy są dla mnie interesujące, a w jakiś sposób pozwalają też stworzyć opowieść o kimś, znając jego literaturę, myślę, ciekawszą. Czy bym się tego podjęła, to musiałabym spojrzeć w kierunku mojego męża, którego mam szczęście mieć tutaj na sali, ponieważ to zawsze jest trud pisania, emocjonalnego zaangażowania i on pełni rolę mądrego męża wspierającego w tym, żeby książka, która jest nienapisana, wreszcie została napisana. Wie pani, ta rezydencja jest tak pomyślana właśnie, sprytnie, żeby mężowie się godzili, bo to jest chyba jedyne takie... I żony, żona. Tak, żony, ale też partnerzy, partnerki, wszystko jedno, że to nie jest wyłącznie dla tej jednej osoby, jednego badacza, ale także dla tej osoby, która wam, czy tym właśnie naszym stypendystom w życiu towarzyszy. I na ogół te wszystkie fundacje są tak skonstruowane, że jedzie tylko absolutnie jedna osoba i nikt nie może tej osobie towarzyszyć. A tutaj no, jest szansa, że właśnie mąż, który jest tu, obserwuje, pomaga pani w pracy, jednak zgodzi się na to, żeby taka książka, która przez Brandysa patrzyłaby w polską, czy spoglądałaby w stronę polskiej historii i opowiadała o tych wyjątkowych zupełnie momentach, które sądzę, że są fundamentalne dla nas także i dzisiaj, że ona powinna powstać. No i oczywiście jest też ta kwestia listów, korespondencji, tak. To jest bardzo ważne.
Ale tutaj dotykamy tego, czego dotyczyło pytanie. To był rzeczywiście pisarz, który zawsze, i to też chyba Błoński o nim powiedział, że on zawsze potrzebował jakiegoś my, żeby tą tożsamość swoją wbudować. I on zawsze funkcjonował w pewnym środowisku w sieci relacji. Więc tak naprawdę pewnie dla samej książki, żeby ona była interesująca, to konieczne jest takie otwarcie raczej na grupę, na środowisko, na narracje innych i świadectwa, nie tylko na samą biografię pisarza. A czy pani trafiła na taką niewydaną powieść Brandysa, która jest w Muzeum Literatury w Warszawie? To jest powieść, jeżeli ja niczego nie zmyślam, ale ponieważ rozmawiamy o różnych fikcyjnych historiach, więc możemy też uruchomić wyobraźnię, ale mnie się zdaje, że to było mniej więcej tak, że Brandys ją napisał i ją niejako sprzedał Mitznerowi, który wtedy dawał pieniądze różnym polskim pisarzom na książki, które mają być wydane po wojnie. Ale że taka książka, taka niewydana powieść Brandysa leży. Czy także jest naprawdę, czy ja to wymyśliłem? Leży. Nie pamiętam sygnatury w tymże muzeum, ale leży. Teczka sznurowana z notatkami. Powieść traktuje trochę historycznie, bo dzieje się w czasach Piłsudskiego, młody człowiek, Warszawa i tak dalej. Ja nie wiem, bo może to jest moje pytanie, chociaż to nie moje miejsce do zadawania pytań, ale on jedną z tych pierwszą swoją powieść w ogóle pokazał Miłoszowi. I Miłosz mu powiedział, masz talent prozatorski, to pisz, po czym zaczął pisać te surrealistyczne. Natomiast jest powieść. Natomiast ona nigdy nie była wydana, bo on też nie chciał jej wydawać, z tego co wiem. No właśnie, to są też pytania do badaczy, komentatorów Brandysa i nie tylko, co wydawać, jak wydawać, ale jak Państwo widzicie, tych różnych rzeczy, które wiążą się z Brandysem, tekstów jest jednak sporo i myślę, że naprawdę jest się czym zajmować i o czym mówić. A teraz pan Jacek. Troszeczkę się rozgadzam, za to przepraszam. Nie dlatego, że tak dużo chcę powiedzieć o tym, co teraz robię, tylko muszę powiedzieć, jak do tego momentu dotarłem. To znaczy, kilka lat temu pracowałem nad takim dość nietypowym w swoim założeniu eseju o Jerzym Stępowskim. Pan Marek wie, o którym mówię. To znaczy, wpadłem na pomysł, żeby napisać książkę o nienapisanej przez Stępowskiego książce o Owidiuszu. Ponieważ Stępowski przez wiele lat, to była jego obsesja, on uważał, że jego powinnością jest napisanie książki o Owidiuszu, która tak naprawdę będzie odegra i powinna odegrać fundamentalną rolę w takiej jakiejś takiej intelektualnej historii tej wygnanej Polski. I oczywiście pracował nad tym przez wiele lat, szkicował, notował, umawiał się z wydawcami, szkicował w różnych językach oczywiście, bo on był w stanie napisać w każdym języku książkę, więc tak naprawdę zależało to od tego, co mu wydawca który zaproponował. I on już właściwie, ta historia trwała dobre kilkanaście lat. Znamy ją w okruchach z korespondencji z przeróżnymi osobami, jak również z eseju Sulmona, gdzie on te swoje różne tematy na różne sposoby próbował. I ja trafiłem w jednym przypisie na taką informację, że chodzi o książkę, którą Stępowski planował, ale której nie napisał. No i zacząłem gdzieś to moje wykształcenie klasyczne, kazało mi się dowiedzieć, co to za książka, gdzie ona jest i tak dalej. Okazało się, że książki rzeczywiście nie ma. Różne archiwa pokazały, że są różne ślady po tym, to znaczy jakieś dłuższe, krótsze fragmenty, jakiś zapis jakiejś audycji radiowej, jakieś przeróżne rzeczy. I ja to wszystko w tej książce o Stępowskim starałem się zawrzeć i jakoś skomentować. I czytając przeróżne listy Stępowskiego, bo jak Państwo wiecie, jest to wyjątkowa lektura absolutnie, natrafiłem na jeden list adresowany do niejakiego Stanisława Wincenza, którego wtedy nie znałem, nic mi to nazwisko nie mówiło, co też uważam jest skandaliczne, że i to nie myślę o sobie, że ja dokonałem jakichś strasznych, jakichś tutaj, czy miałem jakieś straszne braki w edukacji, ale o nieobecności Wincenza w naszej świadomości, w edukacji szkolnej, akademickiej i tak dalej. I
zastanowił mnie ten list, ponieważ znałem już Stępowskiego jako tego mistrza intelektualnego wszystkich. Znaczy wszyscy mówili pan Jerzy, to nikt nie jest taki mądry jak pan Jerzy, nikt tyle nie wie co pan Jerzy. A tu nagle pan Jerzy pisze, pani Stanisławie, z panem czytać argonautyki, to jest w ogóle wielka przygoda intelektualna. Czyli okazało się, że ten mistrz intelektualny dla wszystkich ma swojego mistrza. Więc stwierdziłem, że to musi być postać absolutnie wyjątkowa i zacząłem szperać za Wincenzem. Tak naprawdę ja jestem egzemplifikacją tezy Miłosza, który powiedział, że wydaje mu się, że przy całej oczywiście wielkości Połoniny tak naprawdę Wincenz przetrwa jako eseista głównie. Bo to tak naprawdę będzie. Połonina z różnych powodów jest trudną lekturą, prawda? Natomiast te eseje są przystępne, są szalenie ważne, bardzo uniwersalne. Wincenz je pisał jako takie przypisy do swojej wielkiej powieści, ale okazało się, że one się bronią jako osobne dzieło. To jest trochę tak jak z Borgesem, który całe życie myślał, że jest poetą, a przeszedł do historii jako modernizator opowiadania i prozy. I tak naprawdę zacząłem czytać tego Wincenza i myślę sobie, jak głęboki sposób ten człowiek niemalże ze wsi, prawda, z jakiejś głębokiej prowincji, jaką on ma fenomenalną wiedzę z zakresu literatury, filozofii, wiedzy klasycznej. Później zacząłem śledzić tego biografię, która, i o tym też mówiliśmy, zanim weszliśmy, bo to jest jeden z takich pisarzy, który łączy właśnie to jakby bliskość życia, naturze, ludziom z niezwykłą erudycją. I to mnie oczywiście w nim zafascynowało. I jak rzuciłem kilku znajomym pomysł, że być może napisałbym kolejny esej, tym razem taki wokół Wincenza i o czytaniu Wincenza, to słyszałem w odpowiedzi, a są to osoby o niebywałej jakby erudycji, wiedzy i klasie, jakby z jednej strony wielkie zainteresowanie, a z drugiej pytanie, czy to jest autor naprawdę, którego warto, którego można jeszcze jakby odświeżyć. Czy on nie jest nudnawy po prostu? Nie? Czy z Wincenzem nie jest tak, że to tak jak o nim Giedroyć trochę mówił, no, że tam stary Wincenz, tam tak trochę z pobłażaniem, że oczywiście bardzo go cenił, natomiast no, że był po prostu nużący. No i jak ja zacząłem czytać te eseje, stwierdziłem, że jakby najdalsze są one od tego. To znaczy, że czytane dzisiaj są absolutnie uniwersalne, są absolutnie ważne. I ten temat bycia z drugim człowiekiem, dialogu, wymiany. I to jest u Wincenza absolutnie też kluczowe. I zacząłem rzeczywiście pracować nad tą książką, która jest trochę biograficzna, trochę taka, ma taki charakter takich przypisów antycznych do Wincenza. No i książkę ukończyłem. Podzieliłem się z przyjaciół, którzy mieli pewne wątpliwości i usłyszałem od nich, że to był dobry ruch jednak. Nie? To znaczy, że Wincenz rzeczywiście żyje jako eseista i że naprawdę jakby, że było warto. Nie? Że było warto. Ale po ukończeniu tej książki stwierdziłem, że to nie jest koniec. To znaczy, że o Wincenzie eseiście wciąż można powiedzieć bardzo wiele. I tutaj muszę kilka słów powiedzieć o autorze, który w myśl greckiej maksymy wychował nas wszystkich, czyli o Homerze. Absolutnie najważniejszym autorze dla Wincenza. Otóż Wincenz, bo jeszcze chcę tylko słówko nawiązać, bo pan Marek tak ładnie powiedział, że jestem akademikiem innego typu i to mi się bardzo podoba, bo w takim sensie akademikami innego typu byli i Stępowski, i Wincenz, bo Stępowski przed wojną prowadził zajęcia na uczelni. Wincenz obronił doktorat, przygotował habilitację, no ale inaczej się potoczyły losy i rzeczywiście, ale to byli ludzie, dla których uczelnia miała trochę inny charakter, znaczy przede wszystkim czuli się ludźmi słowa. I
w tych esejach Vincenza zaczął najbardziej mnie pociągać, znowu, no tutaj pewnie nie bez powodu to moje wykształcenie klasyczne dało sobie znać, właśnie Homer. Znaczy Homer tak, jak Vincenz widzi Homera. I o tym trzeba powiedzieć, że Vincenz na tle całych studiów homerologicznych absolutnie się wyróżnia, to znaczy no, trzeba go bardzo poważnie traktować jako badacza Homera również, jako wyjątkowego znawcy, który potrafił Iliadę i Odyseję przeczytać, oczywiście w oryginale, w tak pogłębiony sposób, w tak inteligentny sposób, w tak nieszablonowy sposób, że tak naprawdę ukazał Homera mnie w każdym razie zupełnie inaczej. Ja po jakby całej przygodzie z eseistyką Vincenza przeczytałem jeszcze raz Homera. I po przeczytaniu Homera stwierdziłem dokładnie to, co mówił Vincenz. To znaczy, że Homer, że Iliada nie jest księgą o wojnie, tylko o potrzebie pokoju. Prawda? Że Odyseja nie jest jakąś podróżniczą, jakąś przypowiastką podróżniczą, ale jest historią o wielkiej potrzebie odbudowywania pewnego kodeksu moralnego, który został w którymś momencie tam zaprzepaszczony. I w tym momencie już docieram do pytania. To znaczy gdzieś tam w burzy tych myśli pojawił się pomysł na sformułowanie takiego problemu do rozwiązania, nie powiedziałbym badawczego, ale takiego eseistycznego, który roboczo nazwałem sobie momentem homerowym. I to jest oczywiście jakby z głębokiej inspiracji Vincenza próba refleksji nad pewnym momentem dziejowym, takim samouświadomieniem sobie, że my jako cywilizacja tkwimy o to od dłuższego czasu w jakimś głębokim kryzysie. Bo tak naprawdę tego aktu dokonuje Homer, pisząc po kilkuset latach Iliadę i Odyseję, pokazując, że tak naprawdę cała ta historia homerycka, tej bezsensownej, totalnej wojny trojańskiej, to nie jest wojna wschodu z zachodem, tylko to jest wojna w obrębie świata greckiego. Bohaterowie trojańscy i greccy mają wspólnych rodziców, więc tak naprawdę tutaj ten taki podział na wschód i zachód się nie broni. To jest wojna w rodzinie, to znaczy, a zaczęło się od tego, oczywiście symbolicznie, że pogwałcono prawo gościnności, ta ksenia grecka, w momencie, kiedy Parys porywa Helenę. I od tego zaczyna się cała historia. I tak naprawdę można przeczytać całego Homera przez pryzmat tego prawa gościnności, tego, jak rozumiał Vincenz. I to jest naprawdę fenomenalna przygoda intelektualna, bo nagle okazuje się, że o czym innym jest zupełnie ta literatura. Tak naprawdę pokazuje, jak pewien wybitnie uzdolniony poeta, gdzieś pewnie w IX wieku naszej ery, próbuje dokonać pewnej syntezy dziejowej tego, co wydarzyło się gdzieś tam w wieku XIV i pokazuje nam historię pewnego wielkiego kryzysu, rozpadu wspólnoty i prób, głównie w Odysei, scalenia tej wspólnoty. Dlatego w Odysei absolutnie kluczowe jest poszukiwanie tej zgody, cały czas aż do znudzenia narrator cały czas mówi, że ten się wykazał gościnnością, ten się wykazał gościnnością, ten nie nazbyt się wykazał. I cały czas ta gościnność powraca w Odysei jako ten wielki brak, jako to, co było bardzo odczuwalne w Iliadzie, jako ten głęboki kryzys. I symbolicznie kończy całą tę historię rozprawienie się z zalotnikami, czyli tak naprawdę kara, pomsta za pogwałcenie prawa gościnności, ponieważ zalotnicy pogwałcili to prawo tak samo jak wcześniej Parys, więc następuje, jakby zamyka się ten krąg i to jest, ja w dużej mierze już zdradzam to, o czym planuję pisać. Natomiast tej refleksji nie byłoby bez Vincenza, ponieważ to on mnie gdzieś tam w ogóle uruchomił moje myślenie o Iliadzie i Odysei w takim kierunku. I zacząłem wtedy to widzieć szerzej, że w tym momencie, kiedy Homer pisał swoje, przepraszam, kiedy Vincenz pisał swoje najlepsze eseje o Homerze, w tym samym czasie powstały najciekawsze przekłady Iliady i Odysei, przekład Wieniewskiego Iliady, trzeci przekład Witlina, który tak naprawdę przerabia swoją wersję Odysei, dostosowując ją do realiów powojennych. Czyli oni jakby starają się
niezależnie od siebie, chociaż ta korespondencja między oboma tłumaczami i Wincenzem i Stępowskim i Giedroyciem jest sama w sobie ciekawym tematem do prześledzenia, bo tam pojawiła się oczywiście rywalizacja. Witlin miał żal do środowisk emigracyjnych, że Wieniewski jest bardziej jakoś tak dopieszczony niż on. Jednocześnie w kraju w tym samym czasie pojawia się tłumaczenie Parandowskiego. Więc następuje właśnie jakby powtórzenie tego momentu homerowego. Znaczy nasi intelektualiści stwierdzają, musimy poszukać jakiegoś takiego podstawowego jądra. Co jest tym jądrem? I Wincenz mówi, Ksenia. Prawo gościnności, otwartość na drugiego człowieka. Od tego powinniśmy budować nową Europę. Wszystko to, obie te plany i to, o czym państwo myślicie, wydaje mi się, że wygląda nadzwyczajnie i wyjątkowo ciekawie. Jeszcze też nawiązując do tego, o czym pan opowiadał, myślę, że w ogóle wszyscy pańscy bohaterowie są takimi współczesnymi Grekami, jeżeli można tak powiedzieć, i że to się tak naprawdę nam opłaca. To nie jest najlepsze sformułowanie, ale też bardzo trudno jest być Grekiem. I co to znaczy w wypadku tych kilku polskich pisarzy, intelektualistów, którzy ten świat grecki traktują nie tylko jako rodzaj encyklopedii, zbioru opowieści pierwszych, które poznajemy, które nam towarzyszą od dzieciństwa, ale zaczynają wchodzić w skóry i w umysły tych właśnie greckich mędrców, poetów, filozofów, traktując ich niesłychanie serio. To znaczy jakby starają się być Grekami we współczesnym świecie. I to jest w ogóle coś, co jest dzisiaj szalenie atrakcyjne i ciekawe, i co najmniej kilku takich intelektualistów, pisarzy, eseistów, niezależnie od kraju, reprezentuje podobny sposób istnienia i myślenia. No, chociażby Roberto Calasso na przykład, który napisał swoją mitologię po jakimś czasie. I jak słuchałem pana, też pomyślałem sobie o tym, że to bycie współczesnym Grekiem to jest także oczywiście otwarcie na innego, to jest ta świadomość tej konieczności, gościnności i chęci bycia z drugim człowiekiem, rozmowy, podejmowania go, otwarcia się na niego, ale także przekonanie czy przypuszczenie, że ten, którego traktujemy czasami jako osobę mniej wykształconą, prostszą, taką, która jest człowiekiem natury, w nim samym mogą tkwić jakieś elementy pewnej wiedzy właśnie nieakademickiej. To znaczy, prawda, i w wypadku Wincenza, i w wypadku Stępowskiego jest to wielokrotnie przez nich powtarzane zdanie, że ci mieszkańcy Huculszczyzny wiedzą o świecie dużo więcej niż profesorowie wybitnych uniwersytetów, prawda? Że trzeba się wsłuchać w te rozmowy, w te opowieści. Tu znowu wracamy do tego co nam, od czego zaczęliśmy, to znaczy od tych opowieści słuchanych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, ale tej świadomość, że w tych opowieściach często nie wprost, nieintencyjnie, po prostu zapisane są pewne mądrości, które trzeba zrozumieć. I co to znaczy być w ogóle mądrym, jak się buduje ten świat mądrości i łączności między kulturą i naturą. W wypadku każdego z wymienionych postaci przez pana tak właściwie było i sądzę, że jakaś, że właśnie ci, którzy starają się zrozumieć, pojąć i jakoś prowadzić w obręb własnego świata ten świat grecki, szalenie na tym zyskują. Ja mam dokładnie taką samą intuicję i wręcz to jest jedna z tych cech, które czynią mnie tym innym akademikiem, ponieważ ja jakby zupełnie nie rozumiem idei studiowania gdzieś tam, w moim matyczniku to by było pewnie odebrane bardzo źle, ale studiowania literatury antycznej dla niej samej, bez żadnych kontekstów i bez żadnej korzyści dla nas, bo to uważam, że to jest jakby zupełnie mija się z celem i trochę żal czasu.
Więc to przekonanie, które dzielili Stępowski i Wincens, bardzo pięknie nazwał Miłosz. On powiedział, on to określił takim toposem wiatru od Kolchidy. Znaczy powiedział, że tak naprawdę, że na tych wschodnich rubieżach, tak naprawdę do tych rejonów docierała tak symbolicznie wiatr grecki. I to mówi dwie rzeczy, to znaczy mówi to po pierwsze coś takiego technicznego, to znaczy, że może się obejść recepcja tej tradycji z pominięciem Rzymu. To jest pierwsza sprawa, to znaczy, że bezpośrednio Grecja oddziaływuje. Druga sprawa to właśnie, że oddziaływuje w sposób taki intuicyjny, to znaczy, że ona jest nie uczona w szkole, tylko że ona jest jakby wchłaniana właśnie. Stąd ta mądrość starożytnych. Dlatego jakby ta idea życiowa Wincenza, żeby stworzyć taki współczesny epos, prawda? Bo on też pisząc nie pisał powieści, prawda? Pisał epos. To był ten pomysł, żeby tak naprawdę powtórzyć to, co robił Homer, żeby zintegrować pewien świat i zintegrować mądrość książkową z mądrością człowieka, mądrością tradycji, mądrością, która gdzieś tam płynie z natury. I tak naprawdę jest taka mało bardzo znana książka Zygmunta Kubiaka, ponieważ to jest po latach już napisana książka, która mu posłużyła dla doktoryzowania się. I to jest książka poświęcona Klemensowi Janickiemu i chyba głównie Janickiemu, ile pamiętam. I Kochanowskiemu być może, już nie pamiętam tego dokładnie. W każdym razie on tam we wstępie mówi coś fundamentalnie ważnego. To znaczy on mówi, co konstytuuje w ogóle polską tradycję. I on mówi, że to jest zawsze, od czasów początku piśmiennictwa, to jest tradycja słowiańska i antyczna. Że nie ma inaczej. Po prostu, że ktoś, kto nie widzi jednej z tych odnóg, po prostu nie przebije się do tego takiego głównego jądra tej polskiej literatury. I to wszystko jedno, czy mówimy o romantykach, czy mówimy o twórcach renesansowych, czy mówimy wreszcie o pisarzach XIX-XX wieku. I Stępowski z Wincensem bardzo dobrze zdawali sobie z tego sprawę. To znaczy ta forma, którą stworzyli, to jest coś właściwie, nie da się tam wyciąć elementu antycznego i zostawić tego tak, jak jest. Dla Stępowskiego akurat jakby rolę tej takiej formuły uniwersalnej pełnił Owidiusz, ale oczywiście jako ten, który przekazywał świat mitów greckich, tak naprawdę, więc on mówiąc o Owidiuszu, mówił o Grecji także. Dla Wincenza były to trzy postacie, to znaczy po pierwsze Homer, o którym już trochę powiedziałem, druga sprawa to jest Sokrates, czy powiedzmy Platon. Trudno ich rozdzielić, ponieważ Sokrates istnieje dzięki Platonowi, bo sam nic nie napisał. Więc Wincens czytał Platona, komentował go, dyskutował z nim, ale to, co go interesowało najbardziej, to postać Sokratesa, którą sam starał się w jakimś sensie być, prawda? Tym takim mądrym, tym symbolem mądrości uniwersalnej, czyli łączącej dwa zdawałoby się przeciwstawne bieguny, to znaczy mądrość taka książkowa, erudycyjna i ta mądrość wynikająca gdzieś tam z głębi człowieka. To jest zupełnie naturalna, a niemalże nadnaturalna, prawda? Więc to jest to. I trzecią postacią, której poświęcił stosunkowo najmniej uwagi w tekstach, na to, ale da się wyczuć, że jest ważna, jest Pauzaniasz, prawda? Czyli ten, który go oprowadza po Grecji, do której Wincent zresztą nie dotarł nigdy fizycznie. Więc ten Pauzaniasz pełni dla niego rolę takiego okna na ten świat i też tego Pauzaniasza czyta w sposób fascynujący, starając się razem z Pauzaniaszem gdzieś tam wejść w głąb tej kultury. No, więc tak naprawdę to, co Wincens stworzył, to stworzył jakąś taki jakiś mariaż różnych kultur. Prawda? On pisząc o Hucuszczyźnie pisał o Grecji. Pisząc o Grecji, pisał o świecie zachodnim, pisząc o świecie zachodnim, pisał o Grecji. Mieszkając w Karpatach, mieszkał w Alpach, mieszkając w Alpach, myślał o szczytach greckich. Więc dla niego to jest w ogóle nie do rozdzielenia. To są, zresztą on bardzo lubił taki cytat z Platona, gdzie Platon w jednym z dialogów mówi, że po wielkiej powodzi przetrwali tylko
mieszkańcy szczytów, czy pasterze, ci wysokogórscy, że wszyscy, cała ta ludzkość została zgładzona i ci właśnie pasterze w Grecji, w Karpatach, gdzieś w Alpach, że to są ci ludzie, którzy oni przetrwali, żeby odtworzyć cywilizację. Bardzo Państwu dziękuję. Teraz jest moment na pytania z sali do naszych stypendystów. Bardzo o nie proszę, jeżeli jakieś wątki jeszcze nie zostały wyczerpane. Proszę bardzo. Już od razu daję swój. Więc proszę Państwa, miałem pewne wątpliwości przyjeżdżając dzisiaj na to spotkanie, ale bardzo jestem szczęśliwy, że tu jestem. Mianowicie przeżyłem takiego pewnego rodzaju déjà vu. Mianowicie ja może z 500 lat temu chodziłem na seminarium z psychoanalizy literackiej do profesora Dziekanowskiego. I dzisiaj rozmawiając z Państwem zrozumiałem, jak ważne to było seminarium. Co prawda na szczęście nie napisałem swojej pracy magisterskiej o Andrzeju Kuśniewiczu, którego męczyłem podczas tego seminarium, bo może on nie był godny, albo może ja byłem za głupi, żeby zrozumieć tego człowieka. Pani ma podobne wątpliwości, jeśli mówimy o Brandysie. To jest dokładnie to, tak znalazłem panią tam właśnie w tych swoich myślach bardzo, bardzo odległych. A o czym napisałeś pracę? Ja napisałem pracę o tobie. Ale już bardzo późno. Krzysztof udaje, że... Znaczy tą drugą, tak, napisałem, tak. Ale, ale to jakby nie jest istotne. I teraz, proszę Państwa, w pewnym momencie zacząłem trzy poziomy swoich myśli chciałbym Państwu przedstawić. Po pierwsze, to jest, proszę Państwa, pytanie takie. I nie umiem tego zrozumieć. Bardzo chciałbym Pana w okularach zapytać. Wincens, kiedy pisał o ludziach, chłopach i o codzienności, używał erudycji. Wincens był erudytą. Mało tego, Wincens nie używał erudycji, kiedy mówił o chłopach, ale on swoją erudycję, ja przynajmniej tak odczytuję jego literaturę, a siedzę w niej bez przerwy i to jest takie czytadło, kiedy jest mi źle, to bez przerwy to czytam. Więc swoją mądrość Wincens bierze z tego, że patrzy właśnie na chłopa, na codzienność, na zwyczaj, na kulturę, na znalezienie się człowieka w swoim otoczeniu, w swojej kulturze, w swoich relacjach, w swojej historii i w tej codziennej rzeczywistości. I odłączenie Wincenza od prapoczątku, jakim jest to, że jest miejsce, człowiek i czas, jest rodzajem, moim zdaniem, niezbyt uczciwym i szukanie jakiegoś prapoczątku w Grecji, albo to jest podobnie jak można by szukać, jak z świętej pamięci Zbyszek Sawicki, jak szukanie Murzyna w ciemnym kącie. No ale to jest, mam nadzieję, pan mi odpowie. Następna rzecz, moja rodzinna. Mój syn jest muzykiem. Komponuje i gra w zespole Zakopower. Rad skończył studia, bardzo długo walczył o to, żeby zostać tym właśnie tam, kim jest. Radek Liszewski natomiast występuje w zespole Paczka Gwoździ. Wszedł na estradę i zrobił swój przebój. On kupuje trzeci i właśnie ten przebój, który
za pomocą którego kupuje sobie już trzeci apartament w Zakopanem. Bartek nie może spłacić małego mieszkania w Warszawie, grając. To pytanie, proszę Państwa. W którym momencie... Radek Leszewski to jest muzyk disco polo, który śpiewa Ona tańczy dla mnie. I pochodzi z Sejn. To są koledzy z podwórka. Radek i Bartek to są koledzy, którzy jak gdyby funkcjonowali razem. Ten skończył studia, zastanawia się, jak skomponować muzykę rozrywkowo, żeby nie była pod nogę, ale również, przepraszam, będzie brzydkie słowo, muzycy często używają brzydkich słów, jak nie skomponować muzyki, której wykonywanie będzie przypominało wyciąganie sierba z tyłka. To są tego typu wątpliwości. Moja córka zajmowała się literaturą, gdzieś głęboko krążyła w powieściach i szukaniu prawdy w literaturze żydowskiej. I w pewnym, i nawet ona napisała pracę. Tak. I w pewnym momencie, proszę Państwa, spotkała się z czymś, co się nazywa kreatywne pisanie. Jest to coś, co jest algorytmem, jeżeli użyjesz tyle czasowników, tyle rzeczowników, jeżeli to ukłożysz w odpowiednim momencie, jeśli zawiążesz akcję, to twoja powieść będzie bardzo popularna i bardzo czytana, a jeśli jeszcze na dodatek dodasz do tego rzeczy, które ludzie znają i o których będziesz mówił, to będzie się ta powieść sprzedawała. Podczas spotkania, podczas tego, w którym pani również uczestniczyła, Ludka Wujec, to znaczy pani Ludwika Wujec, powiedziała, że swoje wychowanie i swoją takie zrozumienie drugiego człowieka bierze z powieści Timur i jego drużyna. I ludzie, którzy byli na scenie, skwitowali to wielką owacją. Czyli to jest powieść, która mówi o podstawowych takich zasadach jak dobro, jak zło, jak pomocniczość, jak pomaganie itd., itd. Znaczy, te powieści, które są pisane z algorytmu, czyli to kreatywne pisanie i pamięć powieści, które my znamy i są tymi powieściami, które wciąż są czytane. Również, i to też do pana, uważam, że powieści kino nie zastąpi. Myślenie o powieści, o kinie, które zastąpi powieść, pochodzi od Lenina. I myślę, że w tym całym miszmaszu, który dzisiaj usłyszeliśmy, Lenin już jest, nie jest zupełnie potrzebny. Więc właśnie, specjalnie przedstawiam Państwu sytuację ludziom, którym się udało, gdyż nie stosowali zasady szukania murzyna w ciemnym kącie. I słyszę dzisiaj dysput, który, wybaczcie, ale trochę mi przypominał seminarium z psychoanalizy literackiej niż rozmowę o dzisiejszej literaturze. Dziękuję. Nie jest łatwo się odnieść do psychoanalitycznych odniesień, ale spróbuję. Jest tak jak o tym mówiliśmy, że literatura to są emocje i nie sposób, mówiąc o literaturze, tak jest moje zdanie, tych emocji nie uruchamiać. One pewnie uruchomiły się w naszych opowieściach, w opowieściach Jacka czy w opowieściach moich, ale jest też tak, że czytanie i spotkanie drugiego człowieka niesie takie pytania, nie wiem czy psychoanalityczne, może jakieś jedno w książce postawiłam,
bo rzeczywiście ten kontekst psychologiczny też tam jest, ale takie życiowe, takie po prostu, takie, jeżeli czytam, to czytam po coś, oczywiście po to, żeby znaleźć coś, co mnie interesuje, co mnie wzrusza, żeby uruchomić jakiś krytyczno-literacki kontekst, a tak, bo przecież chcę to zinterpretować i otworzyć się wspólnie z innym tekstem, ale myślę, że trochę na tym to polega, tak jakby... Ja to szanuję, że pan to tak postrzega. Ten miszmasz mnie trochę zaniepokoił. Psychoanalitycznie nawet jest interesujący, myślę. Ale tak jak mówię, ja myślę, że to jest też pewien sposób bycia w lekturze. Dwie sprawy. Zacznę od tej, od końca. To znaczy o tym, że według pewnego algorytmu można napisać poczytną powieść, ale my tutaj się nie spotykamy, żeby rozmawiać o poczytnych powieściach. My ewentualnie możemy rozmawiać o dobrych powieściach, prawda? Więc ja akurat jakby te zastrzeżenia, które pan tutaj przedłożył, to ja z nimi omawiam z moimi studentami na wstępie do literaturoznawstwa i rozmawiamy, czym się różni literatura zgrabnie skrojona od literatury przez duże L. Więc tym, szczerze mówiąc, w ogóle nie powinniśmy się chyba interesować, bo wejdziemy do każdej większej księgarni i tam są tony powieści, mogłyby nas zasypać. Ale nie sięgamy po to, lub być może ktoś lubi tego typu lekturę do przysłowiowego pociągu, prawda? Ja do pociągu wolę też Stępowskiego na przykład, ale również trzeba szanować takie wybory. Jeśli chodzi o to, że kino ma zastąpić powieść, to nie jest mój sąd, tylko Teodora Parnickiego, o czym wspomniałem. I to jest jego refleksja jako teoretyka i praktyka powieści, prawda? Więc on tego nie oceniał z boku, on to oceniał jako autor, nie wiem, 30 czy 40 powieści, jako człowiek, który przeczytał wszystkie powieści, jakie napisano. Później jeszcze jak był w Meksyku, przeczytał wszystkie, które napisano w językach Ameryki Południowej. Więc to jest jego refleksja, można się z tym zgadzać, nie trzeba, to jest głos w sprawie kryzysu powieści, powiedzmy. Nie? Natomiast do tego też jakoś nie musimy się emocjonalnie odnosić i zbliżać. A jeśli chodzi o Wincenza, to mi się nie wydaje, że ja bym w którymkolwiek momencie oddzielił Wincenza Chłopskiego. No, to jak to brzmiało, gdyby pan powiedział? No? Wincenz, kiedy pisał o ludziach, chłopach, okolicy, łączył to z erudycją. Ale ja nie... Znaczy, no? Do tego erudycji, tak dokładnie brzmiało pana słowa. Okej. Okay. I co w tym jest tu niepokojącego dla pana? No. To może ewentualnie jakaś, nie wiem, niezgrabność, prawda, że nie wiem, powiedziałem erudyta używał erudycji, tak? To przepraszam. Erudycji, a ja natomiast twierdzę, że on erudytą był. I w związku z tym nie mógł inaczej. Okej, okay, dobra. No. Jestem człowiekiem i nagle, będę mówił o panu Czyżewskim, więc zacznę mówić za pomocą, używając erudycji. Natomiast jak będę mówił bez erudycji. Natomiast jeżeli ktoś erudyto jest, to nie umie, nie erudycji. I tak, i nie. To znaczy wyobrażam sobie, że właśnie na tym polegała wielkość Wincenza, że potrafił rozmawiać o bardzo prostych sprawach bardzo prostym językiem i o bardzo skomplikowanych sprawach bardzo skomplikowanym językiem. Nie tylko erudyta potrafi mówić o rzeczach wielkich prostym językiem, szanowny panie. I no to w takim razie się zupełnie zgadzamy co do Wincenza. No, natomiast to mnie bardzo cieszy. Natomiast jakby to, bo pan jeszcze zasugerował, żeby odciąć, prawda, grubą krechą tą Grecję Wincenza i pamiętać, że on wyrasta z tej swojej huculczyzny, nie? To ja bym na to powiedział tak, to znaczy edukacja polonistyczna, jeśli jakiegoś Wincenza zna, to właśnie zna Wincenza Huculskiego, nie? Mi chodzi o to, żeby pokazać Wincenza, który jest światowej klasy. Literatura zna Wincenza, nie Wincenza Huculskiego, greckiego, żyjącego w Austrii. Zna Wincenza. To też pewnie zależy. Pan, z tego co rozumiem, jest wytrawnym i wieloletnim czytelnikiem Wincenza, więc dla pana to jest oczywiste. Natomiast ja mam kolegów polonistów, którzy wiedzą, że Wincenz napisał na Wysokiej Połoninie i tyle.
prawda? Znaczy już przestali, skończyli, porobili doktoraty, nie, to już jest nie problem, nie? Chodzi o to, że jakby to, co mnie interesuje, bo ja istnieje wiele napisano o Wincenzie książek, szkiców i tak dalej, nie? Natomiast to, co mnie interesuje, to mnie interesuje Wincenz grecki i ja jakby za to przepraszam, nie? Ale mnie taki Wincenz interesuje, to znaczy mnie interesuje przeczytanie Wincenza w kontekście Homera, w kontekście Platona, prawda? Bo dla mnie to Wincenza wpisuje w krąg refleksji i erudycji i tak naprawdę to eseje Wincenza, które mogą się ukazywać w przekładach, bo wiem, nie wiem jak to było do tej pory, z tego co wiem, nie było tego wiele, natomiast wiem, że są plany wydawnicze w Niemczech, w kilku innych krajach, to znaczy, żeby właśnie Wincenza popularyzować, to właśnie ten Wincenz będzie przemawiał do czytelnika europejskiego. Ja mi tylko o to chodzi. Ja jakby to jakby cały czas się wpisuje w to, co pan mówi, nie? Że Wincenz jest erudytą, a erudyta to znaczy, że jest i huculski, i grecki, i każdy innen. Nie? A jeśli chodzi o ten miszmasz, to ja go biorę na siebie. To znaczy, ja jestem źródłem tego właśnie wspaniałego albo niewspaniałego pomieszania różnych tematów, pojęć wysokiego, niskiego i nawet mi się zdaje, że to nie pan Jacek wypowiedział te kontrowersyjne z pana punktu widzenia słowa, tylko ja może, więc już po prostu jestem, ja mogę wziąć na siebie. Jestem w stanie wziąć to dzielnie na siebie. Cieszę się, że rozmawiamy, że właśnie, że to żyje, także też to nasze spotkanie żyje i to temu miało służyć. I jeszcze raz bardzo, bardzo Państwu dziękuję, ale rozumiem, że tu jest jeszcze, że Krzysztof, chcesz powiedzieć. Proszę bardzo. Ale ja zainspirowany też tym, co Jurek powiedział. No, przede wszystkim, Jurku, to chcę powiedzieć, że siła tego świata i to jest przez naszą rezydencję reprezentowana, polega nie na tym, że Radek już trzecią rezydencję sobie stawia, Liszewski, tylko że to twój syn nie poddaje się i dalej komponuje ambitną muzykę. Wiesz? Bo gdyby było tak, żeby on zobaczył, że kolega wygrywa w tej kategorii willi stawianych w Zakopanem i już porzucił to, co swoje, to byłoby smutne. Ale widzisz, świat się jednak rozwija tak. Ja patrzę wciąż na ten świat. Jako ojciec i chciałbyś mieć te trzy. No tak, ja wiem. Wszystko pytanie, czy interesuje ci masowość odbiorcy i powiedzmy sobie ilość odbiorców, którzy przynajmniej lizną literaturę czy coś, czy muzykę, czy z kolei idziemy gdzieś tam w wieży z kości słoniowej, zamykamy się i rozkminiamy, czy on był grecki, tak, czy francuski. Ja wiem, ale to wiesz, to zapytaj swojego syna, dlaczego on woli swoje komponować. Wiesz dlaczego? Tak. Ale gdybym ja ciebie nie znał, to też bym, wiesz, nie traktował tego ironicznie, bo ty mówisz, musimy to zrozumieć ironicznie, bo całe twoje życie polega na tym, że wierzyłeś w małe. I ty dobrze wiesz, że to niewielkie zmienia świat, tylko małe. Więc w tym jest też siła. Ale chciałem nawiązać do tej, podzielić się z wami tą sprawą Wincenza czy erudycji versus tego, co Marek poruszył, związania z miejscem i ze wspólnotą. Bardzo ciekawe dla nas z Małgosią ostatnio były te nasze wizyty na Huculszczyźnie współczesnej. I wydawałoby się, że to jest zupełnie inny świat, że tak jak mówiliście, że tej Warszawy nie ma, tej Huculszczyzny nie ma, prawda? Natomiast jak się głębiej pogrzebie, porysuje tam, to się odkrywa niezwykłe rzeczy w tym, co się tam dzieje również dzisiaj. I nawet myślę, że dla pana Jacka mogłoby być to ciekawe, pojawić się na dzisiejszej Huculszczyźnie i poszukać tam Wincenza, czy porozmawiać, bo nasze rozmowy z Huculami dzisiaj o Wincenzie, oni mówią o nim Wincent i mówią jak o Sokratesie rzeczywiście, ale czytają tego Sokratesa i tworzą, nie wiem, to wiecie, ten
powiat Krzyworównia, który ma 20 tysięcy mieszkańców, ma 25 prywatnych muzeów na temat dziedzictwa Huzulszczyzny. Od Greków poczynając, od jakiejś archeologii. To wszystko są animatorzy, amatorzy, kolekcjonerzy i tak dalej. Prywatne muzea, tylko dwa z nich są państwowe. Reszta to są po prostu fascynaci, tacy jak Jarosław Zeleńczuk, z którym byście porozmawiali i o Platonie, i o Wincenzie, i o Heideggerze i tak dalej. Prawda? On jest leśnikiem tam. Więc ten duch, to jest niezwykłe, że po tej sowietyzacji, ja pamiętam jak byłem 30 lat temu na Huzulszczyźnie, tam nie, wydawało mi się, tam Jurko Andruchowicz mnie wziął i wydawało mi się, że tam, żeśmy skończyli na obserwatorium astronomicznym tam, żeby zobaczyć ruiny, że to jest jedyne, co ze Starego Świata zostało. Tak? Szło się na rynek i była sama chińszczyzna, nie było śladu rękodzieła huzulskiego i tak dalej. Teraz to się zmienia. To znaczy, to jest wielki szok, jak to spod powierzchni jednak tego, co się wydawało, jest zgładzone, starte przez sowietyzm i tak dalej, jak to dalej żyje, jak to dalej się przenika, inspiruje. I jeszcze jeden wątek, bo Grecja w Huzulszczyznę wchodzi nie tylko przez Homera, ale także przez Bizancjum. I to jest też bardzo ciekawy wątek liturgii i całej duchowości bizantyjskiej. Może warto to też, bo ona tak jakby też komunikuje z tą tradycją i z tym miejscem huzulskim. No ale tylko chcę podkreślić, że tu w ogóle się jakieś fascynujące rzeczy na tej rezydencji dzieją, rodzą i oby tylko wam się udało to zrealizować. Panu Jackowi powiem tylko, że naszą ambicją jest wydanie wszystkich esejów Wincenza, że to jest projekt wydawniczy, o który walczymy, żeby zebrać je wszystkie i wydać, a no, gdyby się pojawiła taka biografia Brandysa czy całego środowiska, no to też myślę, że wydawnictwo by stanęło na głowie, żeby to światło dzienne obejrzało. Mówiłam pani Annie, że jesteśmy już wydawnictwem naukowych pozycji, więc w gotowości oczywiście. Ja tego mogę powtórzyć, to co od czego Jacek zaczął spotkanie, że te wszystkie inspirujące rzeczy, które tu się wydarzają, to wydarzają się właśnie tutaj, właśnie między nami wszystkimi konkretnymi ludźmi. Także siłą tej rezydencji jest wasza gościnność, o której tu była mowa, jest to miejsce i możliwości, które się tu otwierają. No dlatego dla nas to jest też takie elektryzujące, że z tymi naszymi tematami się tak materialnie wiąże idea tego miejsca, więc to jest fascynujące dla nas. I kiedy ja słyszę, że macie w planach wydać całe eseje, znaczy wszystkie eseje, uważam, że to by było no, autentyczne wydarzenie literackie. I tak naprawdę, kiedy jakby wracam i wracamy do tej greckości, to nie chodzi o to, żeby Wincenza zabrać stąd i dać Grekom, tylko żeby pokazać jego uniwersalność jeszcze bardziej, prawda? Więc, bo jakby właśnie z tą Grecją, tym jaskrawiej manifestuje się ta absolutna uniwersalność Wincenza i on tej Grecji używa do tego, nie po to, żeby zbliżyć się do Grecji, w której, jak mówiłem, nie był fizycznie, tylko po to, żeby mówić o sprawach najbardziej uniwersalnych, o tych, o których tu słyszymy, czytamy, rozmyślamy, czyli o tym, co się sprowadza do gościnności, otwartości, dialogu, bycia dla drugiego człowieka i tak dalej, i tak dalej. Dziękujemy. Dziękujemy.